Mój bracie, zły los i trzyma straż. Dwóch wrogich sobie szancach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęków, słuchani w armat grubów, stoimy na wprost ciebie. Ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały wam nie łzy, dwóch wrogich sobie szalca. Stoimy ja i ty. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel. Bo wciąż na jawie widzę i coraz mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej chwili. Skłócone państwa zaborcze, walcząc ze sobą, dawały nam szansę na odzyskanie niepodległości. Potrzebny był człowiek, który potrafił zjednoczyć Polaków i wspólnymi siłami stawić czoło odwiecznym wrogom. Takim człowiekiem, autorytetem moralnym i wojskowym, okazał się komendant główny Polskich Sił Zbrojnych Józef Piłsudski, który zebrał swój oddział w Krakowie, skąd 6 sierpnia 1914 roku strzelcy wyruszyli do Królestwa Polskiego, aby tam spowodować wybuch powstania przeciwko Rosji. Przed wyruszeniem wojska Józef Piłsudski powiedział do oddziału: żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idąc zawalczyć za odrodzenie ojczyzny. Patrzę na was, jako na kadry, w których rozwinąć się ma przyszła Armia Polska. I pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię. A później wielą, później amarantem.
suszy i płakać nie mogą i nie chrypią, lecz sypią w tłum radosną trwogą. A ranek, mroźny ranek, sypie w oczy świtem, a konie walą po ziemię kopytem. Białe kwiaty padają pod stopy piekocie. Szeregi za szeregiem. Sztandary! Sztandary! A on mówić nie może. Mundur na nim szary. Wymarszowy pierwszej kompanii kadrowej towarzyszyły strofy pieśni Tadeusza Osterby Ostrowskiego, pierwsza kadrowa. Polski, z niebo zuchwale, nieśmiertelny brygadier Piłsudski.